Blanka Lipińska komentuje zachowanie wobec Roxany Węgiel. Zaskakujące wyznanie. W niedawnym podcaście Żurnalisty gościem była Roxana Węgiel. Roxana Węgiel o show biznesie. W podcaście Żurnalisty Roxana zdradziła wiele informacji, które są niezwykle ciekawe dla jej fanów. Wyznała, że pierwszy milion na swoim koncie zobaczyła całkiem niedawno, gdy miała 17 lat. Piosenkarka odniosła się także do branży, w której na co dzień się obraca. Przyznała, że ma już trochę dość show biznesu i jest w nim wiele osób, które uważają się za nie wiadomo kogo i chcą za wszelką cenę robić karierę, traktując innych z góry. Dodała także, że stara nie wchodzić w relacje z ludźmi z tej branży. Roxana Węgiel o spotkaniu z Blanką Lipińską. Prowadzący podcast przy okazji tego wątku odwołał się do słów Blanki Lipińskiej, która krytykowała kiedyś Roxy za jej odważne stylizacje. Piosenkarka opowiedziała o ich spotkaniu. Obie panie spotkały się na gali Plejady. Wokalistka wspomina, że miała wtedy kreację z odkrytymi ramionami. Wtedy pisarka zjechała ją wzrokiem od góry do dołu i przyznała, że Roxana chyba nie powinna obok niej stać. Dodała także, że nie zamierza czytać żadnego z dzieł literackich Lipińskiej. Blanka Lipińska odpowiada Roxanie Węgiel. Blanka zdążyła się już do tego odnieść. Została o to zapytana przez fanów na instagramowym QA. Przyznała, że ma zasadę, że ze względu na erotyczną tematykę swoich książek nie pozuje do zdjęć z dziećmi. Dodała, że Roxana miała wtedy 14 albo 15 lat i nie uważała, że będzie dla niej dobre, aby stała z Blanką do zdjęcia. Powiedziała także, że jest jej przykro, że wokalistka te słowa odebrała personalnie.